Dzisiejsze poselstwo jest takim poselstwem szczególnym, bo ono nie będzie do jakiejś specjalnej grupy ludzi, ale myślę, że do wszystkich osób, które mówią i myślą o sobie, że są uczniami Jezusa, że są chrześcijanami. Dzisiejszy świat ma oczy szeroko zwrócone na wydarzenia, które się dzieją wokół nas. Wydarzenia, które, jak wiecie, trwożą, zastanawiają wiele osób tego, co się dzieje wokół nas. Bo świat, w którym przyszło nam żyć, to świat pełen sprzeczności. Wiary pokładania w naukę i we wszystko, co ona osiągnie. Albo wiary odrzucającej wszystko, co niesie ze sobą nauka. Natomiast wszystko, co wiąże się z Bogiem, przydomek Boże, staje się synonimem jakby niewiedzy, jakby jakiegoś kołtuństwa. Ludziom wierzącym mówi się o dobrodziejstwach wypływających z nauki, wolności, która ona wnosi. Ale jednocześnie mówi się o wynalazkach, udogodnieniach, a jednocześnie widzimy, że często te wszystkie wynalazki nie wprowadzają nam pokoju do serca, nie dają nam nic więcej, raczej sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej zagonieni. A z drugiej strony do czynienia mamy z innymi różnymi teoriami, które właściwie też niczego więcej nie wnoszą w życie człowieka. I tak sobie myślę, że zarówno jedna, jak i druga postawa nie prowadzi nas do jedynego źródła prawdy, jedynego źródła życia, jakim jest Jezus Chrystus. Oto żywy przykład osoby, która zachorowała, poszła do lekarza zapytać, co jej jest. Lekarz stwierdził jakąś diagnozę. Ona nie zgodziła się z tą diagnozą. Poszła do drugiego lekarza. Kolejny lekarz potwierdził diagnozę, potwierdził lekarstwo, które powinna ta osoba zażyć. Nie zgodziła się z tą diagnozą. Poszła do trzeciego. Trzeci również potwierdził to samo zagadnienie. Dalej nie było konsekwencji. W końcu spotkała na swojej drodze jakiegoś znachora, który przypisał jej paczkę ziół. I ta osoba powiedziała, to jest dopiero właściwa diagnoza. To jest dopiero lekarz, który mi pomógł, jak mam postępować. Wiecie, jadąc w tym tygodniu do pracy, była taka audycja w jednym z radiów, która mówiła o tym, że ludzie wybitnie inteligentni, że przeprowadzono badania w Stanach Zjednoczonych, że ludzie wybitnie inteligentni to ludzie, którzy ciągle przeklinają. Na podstawie, nie wiem, jakichś tam testów, czy na podstawie tego powiedzieli, że ci, którzy używają wulgaryzmów, to ludzie wybitnie inteligentni. Tak stwierdziła dzisiaj nauka. Dodano do tego również jakieś przykłady naszych poetów, którzy gdzieś tam przeklinali w swoich wierszach, ale w tym całej tej dyskusji brakło tego stwierdzenia, co mówi na to Pan Bóg, jaka jest wola Boża względem nas. I tak naprawdę, kochani, porównując te dwie postawy, myślę sobie, i to, co powiedziałem na początku, że one kierują nas do podmęty jakiegoś smutku, jakiegoś oderwania od rzeczywistości. W żadnym razie nie kierują nas w objęcie naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego myślę, że będę dzisiaj mówił rzeczy takie nie bardzo popularne, bo będę chciał mówić o Jezusie Chrystusie. Nie, może niepopularne, nie chodzi o to, że w tym gronie, ale ogólnie ludzie nie bardzo chcą słuchać prawdy, nie bardzo chcą słuchać Ewangelii, bardziej są skupieni na sprawach dotyczących tego świata. A widzimy, że z każdym dniem i z każdym upływającym tygodniem radosna wieść o przyjściu Chrystusa powinna rozświetlać nasze serca. W tym tygodniu, nie, chyba wczoraj czy przedwczoraj, znalazłem taki filmik, ktoś mi go podesłał na Facebooku. Był to filmik przedstawiający sceny z powrotu żołnierzy do domu. Kamery były utkwione w osobach, dzieciach, żonach, mężach i ojcach. I powiem wam, że jak ktoś tam napisał, że nigdy się nie wzrusza, ale na tym filmiku się wzruszył. Po długiej rozterce, czy po długiej rozłące, ojciec, który przychodzi, staje przed drzwiami. Ktoś rzuca mu się na szyję. Mały dzieciak, który, wiecie, ściąga te rękawice baseballowe, tam wszystko, co ma, i skacze ojcu na szyję. Dziewczyna, która wychodzi gdzieś z galerii, jej mąż, który gdzieś tam stoi z kwiatami, żołnierz, pokazany, że ona po prostu siada.
siada na ziemi i płacze. Nie? I generalnie w tych wszystkich scenach była ta emocja z powrotu kogoś bliskiego. Ja oglądając ten film od razu mi się skojarzyła jedna myśl, wiecie, jak będzie wyglądało moje spotkanie z Chrystusem, z powracającym Zbawicielem. Jakie temu będą towarzyszyć emocje. Czy też jak ta dziewczyna siądę, wiecie, z wrażenia i będę płakał. Coś niesamowitego. Gdy rozmyślam o przychodzącym Chrystusie, to wszystko inne idzie gdzieś na bok. Wraca mój Zbawiciel, wraca ten, który oddał za mnie życie. A każdy dzień przybliża mnie do tej chwili. Dlatego dziś będzie o Jezusie. Dziś będę chciał mówić o Jezusie, który jest przykładem i wzorem dla każdego z nas. Bo on zawsze będzie z tymi, z których się szydzi, z tymi, których się wyśmiewa. Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w tych pierwszych trzech wersetach, że ja jestem droga, prawda i życie. Jeżeli chcemy w swoim życiu poznać prawdę, odnaleźć drogę, po której warto iść i iść za kimś, za którym warto zmierzać, to jest nim właśnie Jezus. Dzisiejsi ludzie są przerażeni tym, co nadchodzi. I często, wiecie, odrzucają rękę, która jest wyciągnięta w ich stronę. Ileż osób jeszcze 2 lata temu drwiło z jakiegoś wirusa. Ileż osób przypłaciło to życiem. Dzisiejszy świat to świat grozy, przerażenia. Ale ta sytuacja, która toczy się wokół nas, uświadamia nam, że nikt z nas nie jest bezpieczny. Że jedyne bezpieczne miejsce to w objęciach Chrystusa. W objęciach Zbawiciela. W latach 30. w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania nad szkodliwością czy wpływem cukru na organizm człowieka. Przez prawie 70 lat do końca XX wieku na podstawie tych badań mówiono, że cukier jest dobry, ma korzystny wpływ na serce, na organizm człowieka. Niedawno, czy tam na początku tego wieku, znowu przeprowadzono badania, które zupełnie temu zaprzeczyły. I powiedziano, że cukier jest niewłaściwy, nie powinniśmy go jeść. Przypomina mi to historię, jak raz po raz jesteśmy informowani, że powinniśmy jeść masło, albo go nie jeść, bo lepsza jest margaryna, a za chwilę margaryna jest zła, powinniśmy jednak wrócić do masła. W zależności, można by powiedzieć, kto te badania sponsoruje i komu na tym zależy, jesteśmy w taki sposób poddawani, żebyśmy podejmowali jakieś decyzje i rodzi się pytanie, komu mamy uwierzyć, w czyje badania, w czyje wykresy. W jednym i w drugim przypadku powinniśmy wierzyć Chrystusowi. Nasze życie powinniśmy postawić na skalę naszego zbawienia, na Jezusie Chrystusie, na tej wspaniałej opoce, o którą się będą rozbijać wszystkie zburzone fale naszego życia. Jeszcze raz powtórzę słowa Chrystusa z Ewangelii Jana. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem tytułem Dzwony trwogi, bo dzwony zaczęły bić. Przed różnymi ważnymi wydarzeniami słychać dźwięk zapowiadający nadejście jakiegoś niebezpieczeństwa. Dzwon syren, dzwony, dźwięki. I tak sobie myślę, że z każdym rokiem, z każdym dniem ten dźwięk jest donoślejszy. Każde wydarzenie zapowiada właśnie ten sygnał. I w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiecie, ludzie są przyzwyczajeni do, można powiedzieć, jakichś katastroficznych wydarzeń, jak trąby powietrzne, tuż przed uderzeniem rozbrzmiewa sygnał, że nadchodzi kataklizm i ludzie mają tylko kilka chwil, aby się schronić, już w specjalnie przygotowanych schronach. Nikt wtedy nie myśli o portfelu, który został na strychu, czy o czymś innym. Szczęśliwi są wtedy, kiedy ocalą życie. W zeszłym roku mogliśmy słyszeć o tym, że te zjawiska z szczególną mocą nawiedziły Stany Zjednoczone, ale gdy ja pisałem to rozważanie, to byłem pod wrażeniem słów, które wypowiadali ludzie, którzy doświadczyli trąby powietrznej w Czechach, czyli niedaleko nas.
Ludzie, którzy mówili, że przyszło zjawisko, które zniszczyło, nawet nie tyle zniszczyło, co zrównało z ziemią ich miasto. Mówili, że czasami spadł grad. Że czasami może było coś przerażającego, ale to, co się z czym się spotkali, to przerosło ich zrozumienie tego, co się dzieje. Gigantyczne zniszczenia i słowa, które wypowiadały osoby przed kamerami. Co się dzieje? Nigdyśmy czegoś takiego nie widzieli. Oczywiście zaraz pojawiła się grupa naukowców, która zaczęła mówić o wzroście temperatury na podstawie jakichś wykresów. Ja tego nie neguję, żebyście sobie nie myśleli. Ale często nauka chce nam wszystko wytłumaczyć i chce nam powiedzieć, że to są wszystko naturalne zjawiska, żebyśmy się nie martwili. Czasami szuka się winnych danej sytuacji. Wiecie, że u nas w kraju mówi się non-stop o smogu powietrza, który zanieczyszcza ludzi. Wskazuje się winnych, że to są ci, którzy palą i ogrzewają swoje domy węglem. Ale gdy przyjrzycie się tym wykresom, kiedyś patrzyłem w środku lata, pokazywali, że najgorsze powietrze jest w miejscu, gdzie się nie pali, nie ogrzewa, a jednak to powietrze było złe. Ludzie próbują wytłumaczyć, co się dzieje, ale myślę, czy te wypowiedzi są właściwe i analiza jest dobra. Musimy osądzać sami. Brat na początku przeczytał słowa z Księgi Joela, z trzeciego rozdziału. Biblia mówi, ukaże znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. W jednym ze zborów w Zakopanem mamy takiego wspaniałego brata Andrzeja, który się opiekuje tym naszym budynkiem. Wiecie, kiedyś do niego w lipcu dzwoniłem, a on opowiadał mi o burzy, która przechodziła przez Zakopane. I opowiadał to właśnie takimi słowami, jak te osoby wcześniej. Że tutaj najstarsi mieszkańcy nie pamiętają burzy, która przeszła przez Zakopane w minionym roku w lipcu. Ilość wyładowań, ilość błyskawic była tak nieporównywalna, że on był wstrząśnięty tym. I mówi, że ci wszyscy mieszkańcy zastanawiali się, co się dzieje. Myśmy się powoli zaczęli przyzwyczajać do pewnych wydarzeń, do pewnych zjawisk. Tornada, gromy z nieba. Pamiętacie, w zeszłym roku mówiliśmy i było też głośno w mediach o pożarach. Pożarach już nie jakiegoś tam dotyczących lokalnych jakichś miejsc, ale paliły się takie kontynenty jak Australia, Europa, Azja, tajga. To, co kiedyś usłyszałem w jednym z przekazów, to było, że chmura dymu z palącej się tajgi była taka jak kontynent Europy, takiej wielkości. Pamiętacie te informacje o pożarach w Turcji, w Grecji? Chyba gdybyśmy to mówili jako adwentyści, wskazywalibyśmy, że z tego można wyczytać, że coś się dzieje, to mogli ktoś by powiedzieć, że tendencyjnie patrzymy na świat. Ale to są przekazy z normalnych telewizji, z ogólnodostępnych kanałów. Te informacje można sprawdzać. Sytuacja, która miała również miejsce w Niemczech. Nie wiem, czy też pamiętacie. Ten pragmatyczny naród dotknęła, jak powiedzieli, powódź stulecia. Jak przypominacie sobie te obrazy ze zniszczeń w jakichś miejscowościach, gdzie woda wdarła się do miasteczek, zginęło wiele osób. I tak sobie pomyślałem, ci pragmatyczni, przewidujący, zapobiegawczy ludzie doświadczają takich wydarzeń na świecie. W Holandii miało miejsce przerwanie wału powodziowego. Holandia to kraj jeszcze poniżej poziomu morza. Zostało tylko uciekać z domu. Jeżeli uratujesz życie, to wszystko, co możesz uratować. A to tylko wyrywki ze świata, z którego codziennie jesteśmy bombardowani. I za każdym razem to pytanie zawieszone w powietrzu. Co się dzieje? Czemu tak się dzieje? Możemy uratować tylko życie, ale nie stanie się to wtedy, kiedy zaczniemy ignorować znaki, ostrzeżenia. Może się to stać tylko wtedy, kiedy swoje życie powierzymy Jezusowi Chrystusowi, kiedy On się stanie naszym ratunkiem. Wydarzenia
o których mówię, to wydarzenia, które my również doświadczymy. Każdy z nas będzie poddany próbie. Czy wierzy, czy ufa, czy podąża za Chrystusem. Wróćmy jednak do pewnej historii, która też jest historią znaną. Bicie dzwonów w katedrze watykańskiej obwieściło jeden z najwspanialszych dni dla owej instytucji. Bito w dzwony, śpiewano pieśni pochwalne. Radość była niczym niezmącona. Z czego tak się cieszono w stolicy, jak to mówią, Piotrowej? Z książki Wielki Bój. Na stronie 169. Pozwólcie, że przeczytam pewien fragment. W XVIII stuleciu nadal żyli we Francji nieliczni potomkowie dawnych chrześcijan. Kościół na pustyni, ukrywający się w górach na południu kraju, który nadal wyznawali wiarę przodków. Gdy ryzykowali spotkanie na górskim zboczu czy odludnym brzosowisku, byli tropieni przez dragonów i skazywani na dożywotnie więzienie na galerach. Najbardziej niewinni, najszlachetniejsi, najmądrzejsi z Francuzów zakuwano w kajdany, aby znosili straszliwe męki wśród rabusiów i morderców. Do tych, których potraktowano łaskawiej, strzelano z zimną krwią. Choć bezradni i nieuzbrojeni padali na kolana w modlitwie. Setki starców, bezbronnych kobiet, niewinnych dzieci pozostawiano martwych pod gołym niebem, tam gdzie się spotkali. Przemierzając górskie zbocza czy lasy, nierzadko można było się natknąć co kilka kroków na martwe ciała, przebite mieczem albo wiszące na drzewach. Ich krainę spustoszono przy pomocy miecza, topora i stosu. I tych okrucieństw nie dopuszczano się w średniowieczu, ale we wspaniałej epoce Ludwika XIV. Rozwijała się wówczas nauka, kwitła literatura, duchowni na królewskim dworze i w stolicy byli ludźmi wykształconymi, elokwentnymi, rozwijającymi cnotę łagodności i miłosierdzia. Jednak najciemniejszą z kart ponurych kronik zbrodni, najpotworniejszych wśród wszystkich szatańskich dzieł, jakie zostały dokonane w trakcie wszystkich strasznych stuleci, była noc świętego Bartłomieja. Świat nadal ze zgrozą wspomina sceny tego przerażającego i pełnego okrucieństwa aktu. Król Francji pod naciskiem rzymskiego duchowieństwa usankcjonował to straszliwe dzieło. Dzwon pogrzebowy, który odezwał się w środku nocy, dał sygnał do rozpoczęcia zbiorowego mordu. Tysiące protestanców, którzy spokojnie spali w swoich domach, ufając królewskiemu słowu honoru, zostało z nich bez żadnego ostrzeżenia wywleczone i z zimną krwią zamordowane. Podobnie jak Chrystus był niewidzialnym przewodnikiem swego ludu, wyprowadzając go z niewoli egipskiej, tak szatan kierował swoimi poddanymi. W Paryżu rzeź trwała 7 dni, przez pierwsze 3 dni z niepojętą furią. Nie ograniczyła się do samego miasta, ale za sprawą specjalnego rozkazu króla rozszerzyła się na wszystkie prowincje i miasta, gdzie znajdowali się protestanci. Nie zważano na wiek ani na płeć, nie oszczędzano nikogo, niemowlęcia, matki, dziecka. Razem ginęli szlachcic i wieśniak. Kiedy wieść o masakrze dotarła do Rzymu, radość wśród kleru nie miała granic. Kardynałowie nagrodzili posłańca 1000 koron. Armata w zamku świętego Anioła grzmiała radosną kanonadą. Na każdej wieży dźwięczały dzwony. Ogniska zamieniły noc w jasny dzień. Pozwólcie, że nie będę czytał dalej. Takie wydarzenia miały miejsce w przeszłości. I to, co pisze tutaj siostra White, nie działo się to w wiekach ciemnego średniowiecza, ale na dworach, gdzie rozwijano łagodność, miłosierdzie. Ze czasów jednego z reformatorów, Jana Wycliffa, który pragnął podążać za głosem sumienia, głosem Słowa Bożego, było 2 papieży, którzy nawzajem się przeklinali, nawzajem mówili o sobie, że są antychrystami. Czytając jego sprawozdanie, on w pewnym momencie się zaczął zastanawiać, czy oni o sobie nie mówią przypadkiem prawdy. Ale później wybrano trzeciego, który dołączył do tego grona. Czytamy, że grób Wycliffa został splądrowany, jego ciało wykopane, a prochy wrzucono do rzeki. Inny z reformatorów, Jan Hus, który wzywał swój naród do reformy,
do szukania Boga, do zaufania Słowu Bożemu. Jak wiecie, został wezwany na sobór. Jego bezpieczeństwo było ręczone listem żelaznym, słowem honoru ówczesnego cesarza, który w pewnym momencie pod wpływem namowy księży zmienił swoje zdanie i powiedział, że heretykom nie trzeba dotrzymywać słowa. Jan Hus został spalony na stosie. Dziś żyjemy w kraju, gdzie gwarantowana jest nam wolność sumienia, gdzie gwarantowana nam jest wolność przekonań. Ale musimy sobie zdać sprawę, że to nie będzie trwało wiecznie. Heretykom nie trzeba dotrzymywać słowa. Jednej nocy pozbawią nas majątku, pracy, zdrowia i życia. Ale nie są w stanie nam odebrać jednego. Przeczytamy o tym w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Wspaniałe słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian z 8 rozdziału, werset 35. Wiem, że może wielu z was zna ten fragment na pamięć. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jestem tego pewien, pisze apostoł Paweł. Dziś, gdy wskazują wroga, pokazują na uchodźcę, na uciekinierów, ktoś musi być winien danej sytuacji. Niedługo będą wskazywać na tych, którzy zachowują Boże Słowo i święcą jakiś tam sabat. Wiecie, nasz minister szkolnictwa sławił się wieloma wypowiedziami, ale kiedyś powiedział takie słowa, że o pewnej grupie chrześcijan, która należy do jego kościoła, że to nie są chrześcijanie. Niemniej polemizować z tym człowiekiem. Natomiast ważne jest, co mówi na temat tego, kto jest chrześcijaninem, Słowo Boże. I w Księdze Objawienia w 14 rozdziale, w wersecie 12 Biblia wskazuje, że Pan Bóg ma zawsze swój lud. Zawsze mu wierny. Księga Objawienia, 14 rozdział, wers 12 wskazuje na pewne cechy Bożego ludu. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Pan Bóg nie ma podwójnych standardów. Nie liczą się znajomości, pochodzenie, urodzenie. Liczy się twoja, moja relacja ze Zbawicielem. Jeśli Go znasz, to On będzie cię prowadził do posłuszeństwa swojemu Słowu. Jak ważne w dobie różnorodnych informacji, które do nas docierają, jest Słowo Boże. Słowo, które ukazuje nam standard. Można byłoby zapytać dziwnie i banalnie, czy ty znasz Boże przykazania? Kiedy ostatni raz się przeglądałeś w Słowie Bożym? Kiedy ostatni raz przykładałeś swoje życie do Bożych standardów? Jeden z naszych kaznodziejów, brat Pilch, na ostatnim spotkaniu modlitewnym opowiadał pewną historię, jak przyszedł do pewnej niewiasty dzielić się Ewangelią. Chciał otwierać Słowo Boże, ale ona mówiła, że nie ma, że sobie kupi. Poszła do swojego kościoła, do zakrystii, zakupiła Słowo Boże w przekładzie księdza Jakuba Wójka. Przyniósł, gdy następnym razem odwiedził ową panią, pyta się, czy kupiła dobre Słowo Boże. On mówi, no oczywiście, że bardzo dobre. Tutaj mamy przekład chyba biskupów tynieckich, tutaj imprimatur papieskie. No to mówi, no to teraz możemy zacząć studiować Słowo Boże. Co to Słowo Boże mówi? Gdy otworzyli przykazania z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału,
gdy doszli do czytania przykazania o dniu sabatu, jako dniu świętym, ta kobieta zrobiła duże oczy, popatrzyła na brata Pilcha i powiedziała: no zobacz, sprzedali mi protestancką Biblię. Nie mogła zrozumieć, że te słowa są rzeczywiście zawarte w Słowie Bożym. Kiedy otworzyłeś swoją Biblię? Czy jesteś na 100% przekonany, że Bóg tak powiedział? Że to są Boże słowa? Że budujesz na Bożych słowach? Nie na słowach swojego pastora, księdza, biskupa, tylko budujesz swoje życie i swoją przyszłość w oparciu o Słowo Chrystusa. Czy już to zrobiłeś? Ja dzisiaj wierzę, że jestem w Bożym Kościele. Nie dlatego, że tak mi się upodobało, czy tak się urodziłem, ale dlatego, że swoje zasady wiary wyciąga ze Słowa Bożego. I każdą tą zasadę można odnaleźć na kartach Bożego Słowa. Kiedy pierwszy raz usłyszałem nazwę Adwentyści Dnia Siódmego, to powiem wam uczciwie, było to, nie wiem, 20 parę lat temu, to pierwsza myśl to kojarzyła mi się z kosmitami. No, naprawdę. Wiecie, co to za ludzie, co to za nazwa? Czego to się tyczy? Ale Adwentyści, w tej nazwie jest niesamowita. Niesamowite prawdy są zawarte. Adwentyści jako ci, którzy oczekują na powrót swojego Pana. I podkreślenie siódmego dnia tygodnia. Tego dnia, który tak banalnie został zapomniany w dzisiejszym świecie chrześcijańskim. W zeszłym roku, nie wiem, czy również wiecie, ale być może słyszeliście, w Kanadzie miało miejsce niesamowite wydarzenia. Oto gdzieś przy parafialnych domach, kościołach zaczęto odnajdywać groby dzieci. Groby dzieci siłą odbierane rdzennym mieszkańcom Kanady, Indianom, moglibyśmy tak powiedzieć. Okazywało się, że wiecie, te dzieci były trafiały do takich kościelnych, nie wiem, sierocińców. I okazywało się, że to, co jakim torturom poddawano te dzieci, ilość przemocy, gwałtów, oburzyła mieszkańców Kanady w niesamowity sposób. Napisano książkę 37 żyć Tony'ego Obeda. Zacząłem czytać tą książkę. Ale też popatrzyłem na pewne komentarze w internecie, to powiem wam, że ludzie albo przecierali oczy ze zdumienia tego, co się wydarzyło. Tam ofiary są liczone w tysiącach osób. Jaki los zgotowano małym dzieciom, siłą odbieranym rodzicom pod przykrywką chrześcijaństwa? Zdaniem każdego z reformatorów zadaniem było zwrócić serca do Pana Boga, zwrócić do praw Słowa Bożego. Tylko jak sami wiecie, gdy przychodziła reformacja, ludzie często jej nie chcieli. My dzisiaj możemy otwierać Słowo Boże tylko dlatego, że w przeszłości wielu naszych braci i siostr oddawało życie. My dzisiaj możemy zobaczyć z kart Słowa Bożego Chrystusa prawdziwy obraz Zbawiciela tylko dlatego, że wcześniej nasi bracia oddawali życie. Gdy za pieniądze sprzedawano zbawienie, gdy to sakiewka decydowała, czy będziesz zbawiony, Marcin Luther sprzeciwił się tej doktrynie. W liście do Efezjan w drugim rozdziale, wersetach 8 po 10 przeczytamy, że zbawienie jest Bożym darem. To nie jest tylko ten jedyny fragment. Ale on, który poszukiwał pokoju z Bogiem, który umartwiał swoje ciało, poddawał różnym, moglibyśmy powiedzieć, jakimś torturom, biczowaniu, postom i ciągle tego pokoju nie mógł znaleźć, aż w pewnym momencie, podążając w czasie jednych z pielgrzymek, usłyszał słowo, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiary w Zbawiciela, wiary w odkupieńczą ofiarę Chrystusa. I od tego czasu zaczął głosić ludziom poselstwo, poselstwo usprawiedliwienia z wiary. Nie trzeba długich postów, nie trzeba ogromnych pielgrzymek, nie trzeba
moich zasług, wystarczy uwierzyć, że Jezus jest moim Zbawicielem. I tak naprawdę, kochani, tą jedyną prawdą w dzisiejszym świecie, prawdą, która jest ponadczasowa, nie są słowa konstytucja, nie są słowa list żelazny, bo one tak naprawdę z historii możemy się dowiedzieć, nie gwarantują nam niczego. Jedyną prawdą, która jest ponadczasowa i z którą warto związać swoje życie i swoją przyszłość, jest Jezus Chrystus. Dlatego pytanie, które rodzi się w myśl tego rozważania, to czy Chrystus jest w twoim sercu? Czy jest w moim sercu? Ba, mogę sobie zadać pytanie, czy jest On w moim kościele? W XVIII-wiecznej Anglii Wesley dostrzegł potrzebę reformy kościoła anglikańskiego. Mam tutaj biografię Wesley, no może książka, jego życie i dzieło Jan Wesley, gdzie jest opowiedziane o tym, że wynaleziono przepis na jałowcówkę, czyli na taką wódkę, i wśród niższych warstw społeczeństwa problem alkoholizmu się tak rozwinął, że myślano, że w ogóle nastąpi całkowity rozkład państwa i struktur. Wesley dostrzegał potrzebę reformy, dostrzegał potrzebę zwrócenia ludzi do Pana Boga. Z tego, co przeczytamy, to państwo organizowało pogromy metodystów, ale wpływ kazań, wpływ Wesleya na naród stawał się coraz bardziej widoczny. Ludzie zwracali się do Boga. W XIX wieku przyszło apostolstwo o sądzie, o nadchodzącym sądzie, o powracającym Chrystusie. Jaka dziś jest szczególna prawda, którą chcemy powiedzieć ludziom? Co dzisiaj mamy do powiedzenia? Czy jest ona jakaś szczególna? Myślę, że dzisiaj przyszedł czas, aby głosić poselstwo drugiego anioła o upadku Babilonu. Ale wraz z nim jest niesamowite wezwanie z 18 rozdziału Księgi Objawienia i wersetu 4. Również znacie je na pamięć. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Wyjdźcie z niego, ludu mój. To wezwanie do pewnej decyzji, do opowiedzenia się po Bożej stronie. I myślę, że jest to taki apel przynaglający i wzywający nas, abyśmy uchwycili się Chrystusa. Możemy powiedzieć sobie: dość zwlekania, dość marudzenia. Podejmijmy kroki, podejmijmy wyzwanie, aby pójść za Chrystusem. Na jednym z obrazów przedstawiono małego chłopca, który próbuje wejść do kościoła. Był to czarnoskóry chłopiec. I do niego podszedł postać narysowana Pana Jezusa, który się pyta: co, nie wpuszczają cię do kościoła? On mówi: nie, nikt mnie nie chce tutaj wpuścić. A Jezus odpowiada: słuchaj, ja już też wiele lat próbuję wejść do tego kościoła i nie mogę. Dzwony trwogi zaczęły bić. Dla pilnych studentów Słowa Bożego znajdujemy w Księdze Objawienia 7 grzmotów. Takie wyrażenie 7 grzmotów, gdzie Pan Jezus mówi: nie tłumacz tego, co jest zapisane. Ale w Księdze Łukasza, w 21 rozdziale, w wersecie 28, jest myśl, którą chcę zwrócić waszą uwagę na tą. Łukasz 21-28. Pozwólcie jeszcze na ten jeden fragment. Ewangelia Łukasza 21 i wers 28. A gdy się to zacznie dziać? Wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Czy w obliczu trosk, kłopotów, którym codziennie stawiasz czoło, Chrystus jest u twojego boku?
Czy pamiętasz o swoim Stwórcy? Czy masz czas, aby w biegu życia się zatrzymać, otworzyć Boże Słowo i zapytać, a co Pan Bóg myśli? Znowu pewna myśl, która dziś dotarła niedawno do mnie. Ktoś umieścił słowa, że niektórzy chodzą do kościoła w nadziei, że Pan sprawdza obecność. Ale niektórzy chodzą w nadziei, że nie chodzą w nadziei, że Pan nie sprawdza. Apostoł Paweł pisał, abyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń. Tym bardziej wiemy, iż ten dzień się przybliża. Na koniec pewne wydarzenie, które ukształtowało Jana Wesleya. Dwa wydarzenia ukształtowały tego człowieka, ale pozwólcie na to jedno dotyczące jego dzieciństwa. 9 lutego 709 roku około północy wybuchł pożar. 12-letnia córka Wesleyów, obudzona spadającymi na jej łóżko iskrami, zaczęła krzyczeć. Wszyscy w jednej chwili zerwali się ze snu. Był to ostatni moment, aby móc się wyratować. Rozszalały żywioł szerzył się z przerażającą szybkością, zamykając niemal wszystkie drogi ucieczki. Rektor rzucił się do pokoju, gdzie spały dzieci i przy pomocy służącej przez okno bądź przez drzwi prowadził je do ogrodu. Pastorowa ratowała najmłodsze, przebijając się wprost przez dym i płomień. Trzykrotnie musiała się cofać przed gwałtownością rozszalałego żywiołu. W końcu, zbierając ostatki sił, rzuciła się naprzód, polecając duszę Bogu. Ocalała dzięki jedynie Jego pomocy, poparzywszy tylko twarz i ręce. Wszyscy zostali uratowani, oprócz małego Jana, o którym w popłochu zapomniano. Ojciec, zauważywszy jego nieobecność, rzucał się kilkakrotnie w płomienie, musiał jednak cofać się przed niszczycielską potęgą. Nie wiedząc innego ratunku, padł na kolana, polecając Bogu duszę dziecięcia. Równocześnie dziecko się obudziło i ujrzano je w oknie. Nie było czasu na szukanie drabiny. Jeden z obecnych ludzi spiął się na plecy drugiego i wyciągnął z płonącej ramy chłopczyka, który został uratowany w chwili, gdy dach, przeżarty ogniem, zwalił się z hukiem do wnętrza. Gdy uszczęśliwiony ojciec tulił w swoich objęciach ocalałego wprost cudem syna, zawołał: chodźcie, sąsiedzi, padnijmy na kolana, wielbiąc Boga. Ocalił On łaskawie 8 moich dzieci. Niechaj dom płonie, jestem dostatecznie bogaty. Pomyślałem sobie, ten mały Jan to późniejszy reformator. On potem mówił o sobie, że jest jak głowina wyrwana z ognia. Ale to, co mnie urzeka nawet w tej postawie, wiecie, pierwsza ta modlitwa do Pana Boga, a później kto by się tam przejmował majątkiem, kto by się tam tym wszystkim przejmował. Ta wdzięczność. I wyobrażacie sobie, ja nie wiem. I wdzięczność do Pana Boga. Zastanawiam się, kochani, jak my dzisiaj reagujemy na przeciwności, które nas dotykają. Czy mówimy dlaczego, Panie? Czy może też mamy taką chwilę westchnienia do Pana Boga, powierzenia Mu swoich dróg, swoich problemów, swoich trosk? A końcem dnia, gdy kładziemy się do spania, gdy klękamy koło swojego łóżka, wielbimy Boga. Wielbimy za trudne doświadczenia, za dzieło, które wykonuje w naszych sercach. Nadciągają czarne chmury. Ale gdy popatrzymy, tuż za nimi jest dzień zwycięstwa. Biblia mówi, cieszmy i radujmy się w nim, bo nadchodzi nasz Pan, ten, na którego czekaliśmy. Dlatego bądźmy czujni, bądźmy rozważni, podejmujmy dobre decyzje, bo Chrystus jest u drzwi. Amen.